Cześć. W tym filmie pokażę Wam, jak rozwiązać czwarte zadanie z matury z 2021 roku z czerwca. Zapraszam do oglądania. Schowane napisy. W pliku napisy TXT znajduje się 1000 wierszy po 50 znaków dużych liter angielskiego alfabetu oraz cyfr. Napisz programy, które dadzą odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki 4 TXT, a każdą odpowiedź poprzeć numerem oznaczającym odpowiednie zadanie. Plik przykład TXT zawiera dane przykładowe spełniające warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku przykład TXT są podane pod pytaniami. Na samym początku otworzę sobie środowisko i napiszę sobie podstawowe elementy. Będą mi potrzebne dwie biblioteki, póki co, więc sobie je dodam. Funkcja główna, return 0. Autor mówi o 1000 elementów, więc od razu sobie zadeklaruję constant n1000, przyda mi się później. No i na samym początku otworzę sobie plik ifstream uchwyt. Plik nazywa się napisy, więc sobie otworzę te napisy. I przechwycę sobie je do jakiegoś stringa. To będzie moja tablica zawierająca 1000 wierszy. Czyli tutaj sobie dam tablica napisów. No dobrze, to teraz sobie to otworzę, czyli while, dopóki uchwyt jest różny od end.file. To otwieraj mi to i sukcesywnie przepisuj mi A do AZ. No i tutaj ta Z pomocnicza to będzie jakaś, którą sobie tu ustawię. Dobra, no i teraz jakbyśmy chcieli to wyświetlić, to zróbmy sobie fora int i równe 0 i mniejsze od n i plus plus. I wyświetlmy sobie cout a od i, następnie endline'a. No i zobaczmy, co tutaj mamy. No, wyświetliły nam się wszystkie linie. Początek pw, koniec 3i. Zobaczmy sobie w napisach pw, koniec 3i. No więc jest OK. Zadanie 4.1. Podaj łączną liczbę cyfr we wszystkich napisach z pliku napisy TXT. Dla danych z pliku przykład wynikiem jest 46504. W pierwszej kolejności zrobię sobie tutaj komentarz. Zadanie 4.1. Ponieważ mam zwrócić wszystkie cyfry ze wszystkich linii, to zrobię sobie to w ten sposób. Tu sobie ustalę jakąś zmienną razem cyfr, czyli to będzie ta sumaryczna, to będzie ten mój finalny wynik. Tak, na samym początku jest równe 0. I teraz tak, w przyszłości polecę sobie forem i moje razem cyfr będzie się dodawało razem cyfr. Cyfr plus i tutaj sobie zrobię funkcję, na przykład suma cyfr i będę wywoływał każdą linię, czyli a od i. Dobra? I tutaj średnik. No, na razie mi to nie zadziała, bo nie mam jeszcze tej funkcji. Dobra, no to teraz zabieramy się za tworzenie funkcji. Ona będzie się nazywała suma cyfr i będzie potrzebowała jednego stringa, czyli jedną linię. Nasza funkcja będzie zwracała wartość typu integer, w związku z czym tutaj mam suma cyfr, int suma cyfr i będzie potrzebowała jednego stringa, czyli string s. To będzie jakaś linia, która będzie mi tu potrzebna. Dobra, no to ile to będzie ten licznik, który będzie mi potrzebny do zliczania cyfr. Następnie proforma długość, choć wiemy, że każdy ma 50 znaków, ale niech będzie. I długość to się równa s size.
Tak, czyli liczymy sobie długość, będzie nam to potrzebne za chwilkę do pętli. Moglibyśmy sobie to tam zagnieździć, ale zostawiam w tej formie. I tu mamy długość, tu mamy i plus plus. I teraz będziemy sobie badać, czy każdy znak z naszej linii, a naszą linią jest S, czyli ten znak jest większe lub równe właśnie 0 oraz czy ten znak jest mniejsze lub równe 9, więc teraz sobie to zmodyfikujemy tu. Jeżeli jest, to chciałbym, aby mi ten ile podniósł o 1. No i mój program, moja funkcja będzie mi zwracała wartość ile. No i tutaj będę sobie już dodawał, w związku z czym dla przykładu, sprawdźmy sobie przykład, powinna się mi cout razem, tu jest błąd, razem cyfr, razem podłoga cyfry, powinien mi zwrócić tyle, ile widzieliśmy przed chwilą. No dobra, poszukajmy błędów. Razem cyfry, nie wie co to jest. Razem cyfry. No i nam się... Tak, wyświetlił nam wszystko, nie wykomentowałem tego i na końcu mamy tą wartość. Dobra, no to tutaj pasowałoby to wykomentować i jeszcze raz, żebyśmy się nie przestraszyli. Jest w porządku, podmieniamy sobie teraz napis. Napisy, dobra, to jest różnica, napisy i mamy 11844. No zaglądamy do klucza i teraz 4.1, mamy wynik 11844, zatem rozwiązaliśmy zadanie 4.1. Zadanie 4.2, w pliku napisy ukryto pewne 50-znakowe hasło w następujący sposób. W co 20 wierszu, w wierszach o numerach 20, 40, 60 do 1000 ukryto dokładnie jedną literę hasła. Ukryta litera w kolejnych wierszach zawsze znajduje się na innej pozycji. W wierszu 20 na pierwszej, w 40 na drugiej, w 60 na trzeciej i tak dalej. W tysięcznym na 50. Podaj hasło. No i tutaj mamy hasło przykład TXT. Udało się, zdajemy egzaminy maturalne z wielu przedmiotów. Wracam do mojego deva. Tutaj sobie wykomentuję zadanie 4.2. Żeby mi się ta pętla tu nie wyświetlała, to sobie tu wykomentuję. Teraz mój sposób na to zadanie to jest po prostu doklejanie każdej znalezionej literki do jakiegoś stringa, czyli string hasło będzie początkowe zawierało nic i teraz będziemy mieć jakąś pozycję literki, prawda? Bo widzimy tutaj, że w co 20 wierszu ukryto, no ale jeszcze jest pewna pozycja, czyli w tym 20 wierszu jest na pozycji zerowej, a w 40 na pozycji pierwszej, czyli nie dość, że się przesuwa linia, to jeszcze przesuwa się pozycja, można powiedzieć tak po przekątnej trochę to hasło będzie. No więc mamy integer pozycja, jakieś 0 na początku, to będzie pozycja literki w linii albo w wierszu, jak to woli. I teraz zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tu fora, integer na początku będzie równy nam i będzie nam równe 19, bo to będzie ta 20 linia, prawda? Pamiętacie, że od zera jest numeracja w tablicach, a mamy w tablicy wszystkie linie. Dobra, więc tutaj mamy i teraz będziemy się przenosić o 20, czyli i równa się i plus 20. Dobra. I w tej pętli będziemy sobie po prostu dodawać to hasło, czyli hasło sklejać. Będziemy sobie je sklejać. Hasło równa się hasło plus i tutaj sobie zrobię jakąś funkcję za chwilę, odczyt literki i ona będzie odczytywała z danej linii na danej pozycji, czyli już widzimy, że teraz w pierwszej iteracji będzie to zerowa pozycja
Wiersz będzie 20, prawda? Dla informatyków będzie to 19. No dobra, no to pasuje się teraz zabrać za tą odczyt literki. Dwa argumenty. Funkcja będzie pobierała jakąś linię, czyli stringa i integera, a będzie zwracała sobie chara. Więc przed int mainem tutaj sobie stworzę taką funkcję char odczyt literki. Potrzebuję string s, to będzie mój tekst, i int p jak pozycja danej literki. No i return s od p, czyli zwróć mi ten znak z danej linii na tej pozycji. No dobra. I jeszcze sobie wyświetlimy tutaj cout hasło i zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście spróbujemy najpierw z przykładem. Przykład F11. Mamy, ale widzimy, że to nie jest to. No tutaj mały chochlik się wkradł. Nie dałem sobie pozycja plus plus, czyli muszę przesunąć tą pozycję, prawda? No i teraz mamy, udało się, zdajemy egzaminy. No i więc jak się udało, no to podkładamy sobie teraz tutaj napisy. No i sprawdźmy sobie, co tu będzie. Szybko rozwiązujemy zadania programistyczne z informatyki. No i sprawdźmy sobie w kluczu. Jak widzimy, w kluczu jest to samo, zatem rozwiązaliśmy zadanie 4.2.